Proszę Państwa, dzisiaj zapraszamy Państwa na kolejną rozmowę, rozmowę o sytuacji może nie tyle politycznej w kraju, w województwie i w powiecie koneckim, boć przecież będziemy rozmawiali z przedstawicielem Stowarzyszenia Samorządnych Ziemi Koneckiej, dlatego skupimy się przede wszystkim na tym, co w ostatnim czasie dzieje się na terenie miasta i powiatu koneckiego, a rozmawiać będę z byłym burmistrzem Końskich, radnym powiatowym, panem Krzysztofem Obratańskim. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Krzysztofie, kilka dni temu na stronie internetowej stowarzyszenia ukazał się dokument przez pana podpisany, a dlaczego nie mówię pana autorstwa, to zaraz się wytłumaczę, w którym zawarte zostało chyba pięć punktów, pięć warunków, można by było tak powiedzieć, dotyczących powołania, powstania nowej koalicji w powiecie koneckim. Powiedziałem, że podpisany przez pana, ponieważ dotarła do mnie nieoficjalna informacja od jednego z, no nie z koalicjantów, a od jednego z ugrupowań wchodzących w skład tych władz miejskich i powiatowych. Mianowicie taka, że pomimo, że pan podpisał ten dokument, to jednak nie jest pan jego jedynym i wyłącznym autorem, że ten dokument został jakby stworzony, wypracowany na spotkaniu, w którym uczestniczyło kilka osób i kilka ugrupowań. Czy ten dokument został przeze mnie napisany, tak sformułowany, co nie znaczy, że mam prawo czuć się jego wyłącznym autorem, dlatego że jak rozumiem, pod tymi postulatami podpisałoby się więcej osób czy też ugrupowań. Natomiast chcę zapewnić, że tak sformułowany dokument to jest dzieło mojej skromnej osoby. Te postulaty omówiłem na jednym ze spotkań. Natomiast w formie pisemnej przekazałem dwóm ugrupowaniom, które wystąpiły o wskazanie, jakie byłyby ewentualne warunki ze strony naszego stowarzyszenia uczestnictwa w rekonstrukcji władz powiatowych. To jest dokument sprzed prawie trzech tygodni, więc ma już swoją brodę. Zdecydowałem się na opublikowanie go na naszej stronie internetowej właśnie dlatego, żeby negocjacje nie były obwiane takim nimbem tajemnicy, żeby było wiadomo, o co chodzi, zwłaszcza w odniesieniu do naszego stowarzyszenia, które bez własnej woli po części stało się swoistego rodzaju języczkiem uwagi. W związku z tym jest podejrzewane o to, że zamierza na tej pozycji jakieś znaczące interesy polityczne zrobić. Tak nie jest. Warunki, które postawiliśmy wszystkim uczestnikom sporu, którego jesteśmy świadkami, są warunkami z naszej strony absolutnie altruistycznymi, nie egoistycznymi. Nie są to warunki dotyczące naszego udziału personalnego w rekonstrukcji powiatu, tylko są to naszym zdaniem warunki dobrego rządzenia. Pewien program dobrego rządzenia powiatem. Oczywiście on musi być wypełniony i uzupełniony treścią. Ja tę treść rozwijałem na spotkaniach. Myślę, że wszyscy uczestnicy mogą to potwierdzić. Jest tajemnicą Poliszynela, że właściwie głównym warunkiem, głównym punktem tego sporu są dwa nazwiska. Dwa nazwiska, dwie osoby, które się te nazwiska ciągle powtarzają, może w nieoficjalnych dokumentach, ale w rozmowach prywatnych, czy nawet na forach internetowych. Otóż chodzi tutaj o pana obecnego wicestarostę, pana Marka Andrzeja Lenarta i o pana Wiesława Basiaka, etatowego członka zarządu. Twierdzą ci oponenci, ci część z tych wnioskodawców, którzy złożyli swoje podpisy pod wnioskiem o odwołanie pana starosty Bogdana Sobonia, że to jest główny i najważniejszy punkt, że te inne to są mniej ważne, natomiast głównie chodzi o to, żeby tych panów odsunąć od władzy, ponieważ oni nie uzyskali, nie są osobami zaufania publicznego, czy nie uzyskali poparcia w wyborach, nie weszli do samorządu powiatowego. Oczywiście w świetle ustawy jest to możliwe, to już tłumaczyliśmy. Więc z tym się troszkę różnimy, dlatego że ja uważam, że sprawy personalne mają jednak charakter ważny, ale drugorzędny. W każdym możliwym składzie personalnym możemy spodziewać się dobrej, przyjaznej środowisku lokalnemu
samorządowi powiatowemu polityki i złej, słabej. To, że ktoś ma mandat wyborczy, nie oznacza, że będzie znakomitym starostą czy wicestarostą. To, że ktoś tego mandatu nie ma, nie przekreśla jego umiejętności i wiedzy. Natomiast ja oceniam, że sprawa nabrała takiego rozmiaru społecznego, takiego wydźwięku społecznego, że dla dobra powiatu dobrze by było, gdyby przestało to być źródłem konfliktu. Inaczej mówiąc, żeby nowy zarząd, który powinien powstać w wyniku rekonstrukcji, był wolny od tego rodzaju zarzutów i związanych z nim obciążeń. Ta grupa oponentów, tych wnioskodawców, te ugrupowania, których przedstawiciele podpisali się pod wnioskiem, uważają, że należy ograniczyć, zresztą w tym dokumencie również przez pana podpisane jest napisane, należy ograniczyć skład zarządu do 3 osób i skład tak zwanego prezydium Rady Powiatu, gdzie jest przewodniczący i 2 wiceprzewodniczących, do 2 osób. Czy w rozmowach, które się toczą, bo zapewne pan uczestniczy w tych rozmowach dotyczących powołania nowej powstania, nowej koalicji w powiecie, czy ta sprawa jest jakby zrozumiała i przyjmowana przez ugrupowania te, które rozmawiają, no jakby ze zrozumieniem? Więc mogę powiedzieć, że to jest jeden z głównych punktów zapalnych, dlatego że ten postulat traktowany jest jako populistyczny i nieistotny z punktu widzenia finansów publicznych. I po części ja mogę się z tym zgodzić, że te ograniczenia nie wpłyną decydująco na to, w jakiej kondycji finansowej będzie powiat. Ale ważne są również symbole. Jeżeli mamy czasy ciężkie, to samo ograniczenie powinniśmy zacząć od tak zwanej władzy, od siebie samych. W związku z tym uważam, że ten postulat jest jak najbardziej na miejscu i przy nim trwamy. Wcale nie będzie rzutować to na sprawność czy też brak sprawności władz powiatowych, jeżeli zarząd będzie 3-osobowy. Sam będąc, mówiąc językiem urzędowym, organem jednoosobowym jako burmistrz, zarządzałem przez 8 lat gminą i wiem, że to jest możliwe, że to nie jest tak, że koniecznie tutaj potrzeba dużego składu liczebnego, który by dzielił odpowiedzialność. To samo dotyczy prezydium rady. Zwłaszcza, że w naszych warunkach zastępcy pełnią najczęściej funkcję dekoracyjną. Nie rozumiem, dlaczego podatnicy koneccy mają za takie dekoracyjne funkcje płacić. Możemy to ograniczyć, z tego zrezygnować bez żadnej szkody dla sprawności funkcjonowania władzy powiatowej. Już wiemy, że 2 koalicjantów się ze sobą porozumiało, to znaczy Polskie Stronnictwo Ludowe i Prawo i Sprawiedliwość. Poszukują usilnie trzeciego do gry, no bo musi być ta większość minimum 11 radnych w koalicji, żeby mieć zapewnioną no jakąś stabilną pracę i dotrwanie do końca kadencji. Dlatego na początku właśnie pan powiedział, że jesteście państwo tym języczkiem uwagi, bo dysponujecie państwo 3 mandatami w Radzie Powiatu i podejrzewam, że w takim razie i jedna i druga strona z państwem rozmawia, bo chcieliby pozyskać tych 3 radnych po to, żeby mieć zapewnioną tą większość 11 osób i również druga strona, ci wnioskodawcy, gdzie no, w tej chwili tej większości oczywiście nie ma, tym bardziej, że do odwołania pana starosty, co za tym idzie zarządu, potrzeba 11. Czy może pan uchylić rąbka tajemnicy już z tych trwających no, od prawie 2 tygodni rozmów, czy one się zbliżają do finału, czy są bardzo odległe od tego finału, od zakończenia. Jak to przebiega w tej chwili? Bardzo trudno mi określić, jaki będzie finał tych rozmów, bo myśmy przedstawili te swoje warunki rekonstrukcji jako swego rodzaju program dobrego rządzenia. I można powiedzieć, że spotykamy się z próbą sformułowania odpowiedzi. W przypadku jednej części tej naszej koneckiej sceny politycznej mam tutaj do czynienia z pewnym oporem dotyczącym zwłaszcza części tej organizacyjnej, bo nie merytorycznej. W drugim przypadku jesteśmy jeszcze przed usłyszeniem odpowiedzi na tak sformułowany program i ja myślę, że to się w ciągu najbliższego czasu wyjaśni. Mogę powiedzieć ze swojej strony, że mam pewien problem, ponieważ wydaje się, że wydarzenia w powiecie po części okazały się katalizatorem dla ujawnienia
istnienia wewnętrznych konfliktów w kilku poważnych siłach politycznych na terenie powiatu koneckiego. Więc myśmy dopiero w trakcie tego tak zwanego kryzysu odkryli, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie mówi jednym głosem, że są tam wyraźne podziały, że to samo dotyczy w pewnym sensie Prawa i Sprawiedliwości. I jest rzeczą fatalną, że tutaj określenie się po jednej ze stron może być traktowane jako próba ingerencji w wewnętrzne sprawy tych partii, a tego chcielibyśmy uniknąć, bo szukamy współodpowiedzialnych za powiat wszędzie, tam gdzie oni są, tam gdzie oni chcieliby być takimi wspólnikami współodpowiedzialnymi za losy powiatu. I taka ingerencja to nie jest coś, co byłoby naszym marzeniem. Tymczasem, po której byśmy siekolwiek stronie nie opowiedzieli, tak wyjdzie na to, że opowiadamy się za jedną stronę konfliktu wewnętrznego i to jest dosyć czarny dla nas scenariusz. Czyli można z tej rozmowy z panem wnioskować, że rozważają państwo jako ta grupa trzech radnych, jako stowarzyszenie w ogóle, takie rozwiązanie, że nie opowiecie się po żadnej ze stron, że będziecie neutralnym, taką grupą radnych czy klubem radnych, bo trzy osoby to już może być klub, neutralnym, czyli ani po stronie tych oponentów, tych wnioskodawców nie staniecie państwo, ani po stronie obecnej władzy. Czy tak do końca tego wykluczyć nie można, ale ja wiem, że poczucie odpowiedzialności nakazuje podjęcie decyzji, choćby nawet tylko cząstkowej, na okres trwania tego kryzysu, który trzeba zażegnać, dlatego że taka struktura samorządowa jak powiat nie znosi w dłuższej perspektywie chaosu, stanu zawieszenia, stanu tymczasowości. To jest rzecz, która powinna być w miarę szybko przecięta. I na zakończenie jeszcze pytanie dotyczące personaliów, bo tego się nie uniknie, tym bardziej, że no jak powiedziałem w tej dyskusji publicznej, która się toczy choćby na forach, czy w prasie lokalnej, w gazetach, które mamy dwie póki co, mówi się o nazwiskach i padają pewne nazwiska, więc ja bym pana chciał zapytać tak wprost, bo krąży nazwisko pana obecnego przewodniczącego, pana Wiesława Skowrona i pana Mariana Gąszcza, obecnego doradcy pana burmistrza Cichockiego, że jeden z nich miałby być starostą, a drugi jego zastępcą. Czy tego typu rozważania w tych rozmowach przedkoalicyjnych padają co do nazwisk? Ja przynajmniej takich nie słyszałem. Padały zupełnie inne nazwiska, ale być może jestem za mało wtajemniczony. Mogę tylko powiedzieć, że ta rekonstrukcja władz powiatowych powinna mieć wymiar personalny, powinno pewnie się pojawić trochę nowych twarzy, ale ona powinna również oprzeć się na pewnym poczuciu współodpowiedzialności. Dla mnie swego rodzaju wzorcem, choć przecież niedoskonałym, w sprawach samorządowych jest Sejm. Tam mimo ostrego podziału na opozycję i koalicję rządzącą, funkcje parlamentarne są podzielone proporcjonalnie do wielkości klubów i nie jest tak, jak niestety mamy do czynienia z samorządami w końskich, zarówno gminnym, jak i powiatowym, że koalicjanci stosują trochę amerykański system podziału łupów, biorą wszystko. Tutaj zakres współodpowiedzialności opozycji powinien być jednak uwidoczniony również w stanowiskach, w radach powiatu i gminy. W tym przypadku, jeżeli będziemy mieć na to wpływ w Radzie Powiatu, będziemy za tym optować. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.